Jestem ciekawa, czy jak ja piszesz codziennie swoje cele na dzień, może na tydzień, może na dłużej. I jeżeli tak, to mam pytanie: czy wśród tych celów na Twojej liście jest bycie szczęśliwym dzisiaj? Na mojej liście do tej pory nie było. I i kiedy uświadomiłam sobie, jak to jest ważne, żeby każdego dnia zapytać się siebie, czy zrobiłam wszystko, żeby dzisiaj być szczęśliwym, to powiem wam, że najpierw się zdziwiłam, że właściwie ta lista była taka długa i tyle na niej było. Część mi się udawało, część nie, ale, ale tam nie było miejsca dla szczęścia. Pewno można powiedzieć, udało mi się coś twórczego zrobić. Napisałam do Ciebie list storytellingowy poprowadziłam szkolenie, jest świetnie. Na pewno to mi daje wielką radość i wielkie poczucie szczęścia. Ale jednak trzeba zadbać. Trzeba zadbać o siebie, i nie tylko w pracy. I powiem ci, że od trzech, czterech dni. Codziennie wieczorem i rano przypominam sobie, że tego dnia i tej godziny mam pomyśleć o tym, żeby zrobić coś, co sprawi, że naprawdę poczuję się szczęśliwa. I to jest okazuje się dużo bardziej trudne, przynajmniej dla mnie, niż moje wielkie zadania storytellingowe, profesjonalne. I duża lekcja pokory. Że w natłoku rzeczy pilnych i ważnych gdzieś schodzi na dalszy plan to, co jest bardzo ważne, ale wydaje się, że nie jest pilne, a przynajmniej, że to jest coś, czego nie musimy robić, bo to albo przychodzi, albo nie. Ja myślę, że szczęście jest po naszej stronie to jest nasza odpowiedzialność i życzę ci bardzo żeby jutrzejszy dzień z twojego wyboru był bardzo bardzo szczęśliwy